trzymasz dobrą i nieprzymuszoną wolę tę oto Annę, którą tu przed sobą widzisz, za małżonkę pojąć? Tak jest. Także i ty, Anno, czy masz szczerą i nieprzymuszoną wolę tego oto Pawła za małżonka sobie pojąć? Mam. Proszę spojrzeć, jak Anna ślicznie, ślicznie. Musimy to uwiecznić. Na wieczór mają. Tyś, na co jest? Pyzia, chłopo, usujcie z pokoju. Widzisz, psia krew, za bardzo mu się zachciewa. Boże, chodź tu! Mam dla ciebie miejsce w rodzinnym albumie. Aleś nas nastraszył. No, stary. Wszystkiego najlepszego na tej nowej drodze życia. Prosto na punkt alarm. Uwaga! Uwaga! Gotowe! Ty, co jest? Ładujcie się do wozu. Zaraz tam przyjdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamo, ja muszę... Musimy teraz... Co? No w gronie kolegów, pierwszy toast, wie mama. Mój Boże, akurat teraz? Co za cholera cię nosi, ty fasoniarzu. Farba jeszcze na tym gracie nie wyschła, mogłeś nas wszystkich wrobić. Sam się wrobiłeś. Co? Nic, panie młody. Czy to ja przysięgałem miłość, wierność i posłuszeństwo? Mają przywieźć te 10 milionów. Dzisiaj? O cholera. Paweł, z tyłu na siedzeniu za Anną, twój stan i magazynki. Spokojnie, Guzik. Spróbuję nadusić. Spokój. Pojedzie pół ciężarówka, ten wóz do garażu. A teraz po Szarego. Szary jest na punkcie. No to do nas. Ogień karty. Najpierw mamy takie malutkie koleżeńskie zebranie. Jak to? Przecież wszystko przygotowane. Oni najwyżej zjemy na zimno. Na zimno, ślubne śniadanie. Histeryzuje. Ach, Boże. A to co znaczy? Wrócimy wieczorem. Pawełku! Najwyżej o 4:00. Idź. Uśmiechnij się. Pawełku! Boże. Dużo szczęścia, Aniu. Wiadomość przyszła tak nagle. Właśnie szykowałam się do kościoła, a tu paw. Nawet nie zdążyłam zawiadomić, że to dzień waszego ślubu. W ostatniej chwili złapałam. Cholernie głupio to wypadło. Akurat dziś.
Może zrobimy to bez ciebie. Nikt nie weźmie ci tego za złe. Każdy zrozumie. Rozmawialiśmy z doktorem. Wolałbym ci to wręczyć w innych okolicznościach. Prawdziwy, szpitalny nur für Deutsche. No dobra, a Szary? Gdzie Szary? Jak to nie było go z wami? Guzik, co jest? Wiadomość dostał na pewno. Sekcja ubezpieczająca ma ten sam sygnał alarmowy. Może coś na trasie? Powinien być lada moment. Przez Szarego spóźnimy się na wesele. Na razie czekamy jeszcze 10 minut i zostaje wszystko bez zmian. Anno, sprawdzisz tę kartę. Doktorze, pigułki gotowe? Antoni Bem? Pawełek, masz generalskie nazwisko, sam to wymyśliłeś? Nie, Antoni, nie wygłupiaj się. Ramol, twoje nazwisko? Stanisław Pietras, tak? Syn Marii Kazimierza, urodzony 5 stycznia 1921. Dobrze, Ramol. Znaków szczególnych brak. Guzik? Julian Morawiec, urodzony 6.10.1908. Dobra. I pamiętajcie, że kękarty mają służyć tylko na wypadek kontroli przy wejściu do banku. A przy wyjściu? Te, komik. Która to godzina? Za parę minut powinniśmy mieć potwierdzenie z banku. Macie pierwszego pacjenta. Guzik, przestań! Czy byście powariowali? Pogrzeb czy co? No co tak patrzycie? Czy to pierwszy raz? Szczeniaki z małego sabotażu jesteście czy co? Przecież nie puścimy tej forsy. Najprostsza w świecie akcja. Podjeżdżam swoim gruchotem, parkuję po przeciwnej stronie ulicy. Szary stoi na rogu. Podjeżdża kasa i buda z żandarmami. Wnoszą pieniądze. Żandarmi odjeżdżają, wy załatwiacie się z tymi z Werkszucu. Wybiegacie. Na gasi po krzyku. Wszystko to bardzo ładnie, ale coś tu chyba będziesz musiał zmienić, nie? No a Szary? Jak Boga kocham, chłopaki! Krople inoziemcowa i walerianowe. He, po co to komu? Na wypadek sraczki. Ramol dla ciebie. No, no, no. Maluchu. Tak, Paweł? Tak? Rozumiem. No to co? Komu w drogę temu? Lekarz, Wronka i Anna zostaną na punkcie aż do odwołania. A w razie mojej nieobecności dowództwo przejmie Guzik. Są pytania? Tylko jedno. Co z obstawą? Guzik na asekurację wystarczy. Paweł, daj raz Stena. No zawsze z damską pukawką. Aniu. Za dużo wrażeń, Pawle. Mój mężu. A w ogóle to ubierz się, jak idziesz do pracy. Thank you.
Te. Blankiet czekowy. Proszę. Uciekaj stąd! Uciekaj na chodnik! Zjeżdżaj stąd! Bitte. Jawohl. Ja. Ja. Alles erledigt. Ja. Das geht doch alles von der Dienstzeit ab. Ja, du musst beeilen. Mensch, die Suppe wird kalt. Ja, ja, wir machen ja schon. Ganz schöne Menge Zaster, was? Mhm. Siehst du? Man kann auch eine ganze Menge rausquetschen aus diesem verfluchten Land. Ja. Dafür könnte man schön bummeln. Oh, Mensch! So viel kannst du doch gar nicht versaubern! Ja, ja. Alles in Ordnung! Ganz umkehren! Na los! Jungs, Jungs! Hopp! Drugi! Willi, mach schnell! Aber es brennt ja nicht. Klamotten runter. No, Panienka. Wasic. 72. Gut. Sehr gut. Mensch, Donnerwetter, so beeil dich doch. Ich komm ja schon. Odwrócisz się. Ty też. Liegen Sie. Bitte, bitte.
a tamci górzy. Jetzt heute! Halt! Halt stehen bleiben! Państwo pozwolą. Pan kurczę się zachowuje. Proszę panią. Panienki, siadajcie, siadajcie. Tak, siadajcie. Bo Hanulka i Pawełek to do fotografii poszli. Tak, do fotografii ślubnej. Może to będzie takie miłe. A pani może tej rybki pozwolić? Albo proszę bardzo, tego majonezu. A ja zaraz pokręcę, prawda?
greifen den Weg unten ab. Fahr schon. Na los, komm schon. Lass deine Munition näher. Los, nehmt fast. Komm schon. Wir werden schon finden. Verfluchte Sau! An die Schwein! John Bush! Immer gehen und fällt das aus! Hauen in die Schnauze! Immer bist du einhauen! Ja, wunderbar! Sehr gut! Weiter so! Wir werden dich schon zum Reden bringen. Ach, bis bald! Noch einmal! Er wird schon reden. Was ist los, Franz? Was? Hast du nichts gehört? Nein. Sofort abknallen und Vorsicht! Er ist bewaffnet! Er muss hier sein! Ausgeschlossen! Wir sind die ganze Zeit hier! Wir müssen genau jeden Winkel durchsuchen. Er muss da irgendwo sein. Thank you.
Es ist unmöglich. Wir passen ja die ganze Zeit auf. Er muss da sein. Verfluchter Misthaufen. Ein gutes Versteck für den Kerl. Schade, dass wir keinen Spürhund mit haben. Wir haben es ja gesagt, dass er nicht hier sein kann. Vielleicht steckt er in einem anderen Hof. Wszystko przez to, że nawalił rozkład. Już wiemy. Gdyby był szary. Zawsze podprowadzają transport i natychmiast zjeżdżają, a dziś... Już dobrze, dobrze. Idź po dorożkę. Po dorożkę? Tak. Ewakuujemy punkt. Ja się nie ruszam. Słuchaj, przecież to tutaj jest spalone. No nie wiadomo, czy oni obaj... Guzik! Jeżeli Duży Paweł nie wróci, ja obejmuję dowództwo. Ewakuujemy punkt. Ja zostaję. Dobry. Co podać? Małe lody, proszę. Lody. Nawet nie kręciliśmy w taki czas. Witamy pana. Może herbatki? Proszę, proszę. Dobrze, już się robi. Duży Paweł i Pawełek nie wrócili. Sanitariat ewakuowany. Dalej? Mamy jeden worek. To podobno połowa, ale nie liczyliśmy. Duży Paweł i Pawełek nie wrócili. Anna tam została. Gdzie? Na punkcie. Jak to? Powiedziała, że będzie czekać. Panie pułkowniku. No przecież to mąż i brat. Wiem. Jeszcze poczekamy, jak nie jest wrócą. Jest herbatka, proszę. Dziękuję pani bardzo. Jak nie wrócą, spróbujemy coś zrobić. Dziękuję pani.
Paweł? Czy nie ma pan przypadkiem zapałek? Państwo też do chirurga. Tak. Proszę pana, zapałki. Czekaliśmy całą noc. No co się stało? Całe jedzenie się zmarnowało. A nulka, jak można było? Gdzie mam? Męczy pyzień. Nie słyszysz? Paweł! Aniu! Gdzie Pawełek? Pawełek musiał wyjechać. Ale wróci za 2-3 dni. Mamo, ja naprawdę więcej nie mogę powiedzieć. Pawełek otrzymał rozkaz. Rozkaz? To ten rozkaz, o którym dzisiaj wszyscy mówią na mieście. Dlaczego wy mnie okłamujecie? Powiedzcie mi prawdę. Mamo, czy ja cię kiedy okłamałam? Wróci za 2-3 dni. Słucham panią. Ja do szefowej. Proszę bardzo. Dziesięć krety. Herein. A, bardzo przepraszam. Ależ proszę. Proszę bardzo. Proszę, niech pani siada. Przepraszam za to, Herein. Uczy się teraz właśnie języka naszych wrogów. Moje interesy, nasze interesy tego wymagają. Dziękuję. Proszę bardzo. A może pani się czegoś napije? Dziękuję. Pamięta pani wtedy... Wtedy powiedziała pani, wyraźnie podkreślając, że pewien typ klientów nie wchodzi w rachubę, a tym razem... O, dużo się od tego czasu zmieniło. Wtedy, o ile pamiętam, chodziło o tatusia. Tatusiowi groziło wysłanie na roboty, prawda? Tak. Tak, ale... Ale tym razem, wie pani, chodzi o... A, może chodzi o tę wczorajszą historię. Całe miasto o tym mówi. Właśnie. Proszę pani, proszę pani, każda wiadomość jest dla mnie droga. Wie pani, to już nawet nie chodzi o zwolnienie, bo to pewnie niemożliwe. A czego to pieniądze nie mogą? Zwłaszcza duże pieniądze. A wiadomość to od razu i za darmo. Ja też jestem Polką i patriotką.
Jednego mają. Żyje. Na psik. To ży. Wczoraj? Tak. Siadaj. Kość nienaruszona, lekarz to oglądał? Tak, wszystko w porządku. Właśnie wracam z opatrunku. A, to wesela się zagoi. A prawda, ty już po weselu. Mój worek w porządku. Guzik przyniósł 3600. W twoim worku powinno być 1 400 000. Dziś wieczorem weźmiesz dwóch chłopaków i powinniście te pieniądze ewakuować. Mamy informację, że Pawełek żyje. I nasz informator mówi, że za 1 000 000 można by go wykupić. Tak? A kto to ten informator? To ta sama osoba, przez którą wyciągnęliśmy pana pułkownika, kiedy pana wzięli na roboty. Po pierwsze, to może być prowokacja. Po drugie, kant. A po trzecie, ja nie dysponuję pieniędzmi organizacji. Pchnę meldunek. Może być za późno. Nie mogę, zrozum. Tak, rozumiem. Staram się zrozumieć. Słuchaj. Nie jesteśmy po to, żeby przeżyć wojnę, ale po to, żeby spełniać swój obowiązek. To znaczy, że Pawełek spełnił już swój obowiązek, tak? No ale on żyje, wiemy to na pewno. Jesteś przemęczony, brać. Anno, a jeżeli wydobędziemy Pawełka, to... To co? Czego byś wtedy chciała? Daj spokój. No powiedz. Wiesz, czego bym wtedy chciała najbardziej? No? Cerować ci skarpetki. A szkoda. Dlaczego szkoda? Bo o tej porze roku nie noszę skarpetek. I pewnie nie zdążysz zrealizować swoich marzeń. Aniu. Święta miłości kochanej ojczyzny. Tam. Jak to idzie dalej? Czują cię tylko umysły poczciwe. 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 No mów coś. Powiedz mi, kim będziesz po wojnie? Poległym. Bierz tych pieniędzy, nie róbmy tego. Już późno. Bardzo proszę! Tam sobie można, na tam sobie załatam! I w ten sposób, proszę państwa, i każda gospodyni, i każda kucharka może być kucharka od własnego garnka!
Pomóż mi. Jesteś pewien, że to tu? Tu, na pewno tu. No nie ma. Nie, to niemożliwe. Musi gdzieś być. Czekaj. To chyba tam. Gówno. Paweł. No przypomnij sobie. Paweł. Nie wiem. No i nie ma. 1 400 000? Musieli wywąchać. Ale kto? Kto? Ja wiem kto. W głowie mi się nie mieści. Bo masz małą głowę. Masz za Melinę. Broni nie ruszyli. Bo była w innym miejscu. No cześć, chłopaki. A ty? A ja na skróty. Dzisiaj nocuję u Anki. Nie śpisz? O czym myślisz? Nie myślę, boję się. Przestań. No to myślę. Czy masz na jutro świeżą koszulę? Anno. Pójdziesz jutro do niej? Pójdę. Boję się, Paweł. Może będziemy mieli dziecko? Może. Wiesz, chciałabym kiedyś przeczytać wypracowanie naszego dziecka. O tym, co teraz przeżywamy. Daj spokój, makabra. Zresztą dziecko będzie z kim innym i wypracowanie inne. Wiesz, była przed wojną taka pani, która zgłosiła się na żywą torpedę. Wiesz, co to jest żywa torpeda? Takie cygaro z dynamitu. Naprowadza się na cel i ginie się. A teraz ta pani boi się nawet przeczytać gazetkę. Znajomi mówią o niej, uwaga, nie wypał. Dlaczego mi to wszystko opowiadasz? Bo ja też jestem taki nie wypał. Bankowy nie wypał. Pójdziesz z samego rana. Słyszysz? Pójdę. Wracajmy. Nie róbmy tego. Ja wiem, że to dla mojego brata. Ukradłem 1 000 000 dla szwagra, tak? Głupie. Przecież on jest jednym z nas. Chłopcem z naszego oddziału, nie? Stary to załatwi. Stary. Stary? Dla starego nie jesteśmy po to, żeby przeżyć wojnę. Idę sam, masz tu czekać. Proszę bardzo, jest u siebie. A daj te setę. Dobra, co? Już lej. Ja od Anny. Przyniosłem. Chyba nie trzeba sprawdzać.
Wiadomość w najbliższych dniach. O, jaki pan silny. Tylko bez kawałów. Umarły miliony niepotrzebne. Sytuacja bardzo prosta. To był trzeci wrak z lewej strony w ostatnim rzędzie tu. Sprawdziliśmy dokładnie. Nie mogłem się pomylić. Bo ja wiem, może ktoś przypadkiem... Hipotezy to już ja będę stawiał. Może się poczęstujesz? Kiedy obejmowałem wasz oddział, to mi mówili, że dużo więcej potrafi niż warszawski kadyw. Może mieli rację. Tylko tym razem, bracie, coś tu nie wyszło. Musimy koniecznie sprawdzić, kto zabrał organizacyjne pieniądze. Afisze niemieckie mówią o kwocie 5 milionów. Kasjer z banku potwierdza. Tak jest. 1 milion został zadysponowany przeze mnie na próbę wykupienia. Szczegóły potem. Dostaję 400 tysięcy. Nie mogę ściągnąć od razu. Kwestia paru godzin, ewentualnie dnia. Przykro mi, ale nie możemy tolerować samowoli. To moja decyzja. To właśnie miałem na myśli. Czymże to się różni od samowolnego eksu? Mówiąc po prostu grabieży. Przecież jeżeli w tych warunkach ci młodzi do końca nam nie zdziczeją, to tylko dzięki dyscyplinie. Musimy robić wszystko. Wszystko. Poza samowolą. Proszę dołączyć do raportu oświadczenie. Ale jeżeli próba wykupu zawiedzie... Przeprowadzimy rekwizycję wypłaconej sumy. Ekspres polecony, pani będzie uprzejma. Duży koniecznie dzisiaj tam, gdzie zwykle. Polecony do rajku. Proszę. Jak to dobrze, że pan przyszedł. Mam pomyślną wiadomość. Oczywiście będzie to jeszcze trochę kosztowało. Sam pan rozumie, to nie jest zwykła sprawa. Błagam ciebie. Duży jest nowa robota. Podobno ty masz wiedzieć. Mamy robić jakąś hienę. Co? To coś słyszał. Mamy robić rekwizycję miliona, brać jakieś oświadczenie dla sądu KWP. Wiesz coś? No wiesz coś? Wiem. Wiem, ale nie pójdziemy.
Jest rozkaz. Ale nie idziemy. Muszę do starego. Duży. No duży, słuchaj. Coś ty znowu narozrabiał. Masz coś przy sobie? Pałac! Tempo, tempo! Los, weitergehen. Musimy natychmiast zawiadomić naszych. Halo? Jak tak dalej pójdzie, to zostanę dowódcą bez żołnierzy. Masz mnie. Muszę coś zrobić. Najlepiej zrobisz, jak się uspokoisz. Podaję krawkę. A teraz odbędą się uroczystości. Jakie uroczystości? Będą przyobleczone skarpetki. To te same, które mi będziesz cerować. Paweł. Coś ty narobił? Pomóż mi. Wronka, pójdziesz ze mną do starego. Teraz? Stary już tu nic nie pomoże. Wzięli lekarza. Jesteś spalony. Beznadziejnie spalony. Musisz tam zwiewać. Nie. Bez rozkazu starego nigdzie się stąd nie ruszę. Wronka. Dobrze. Spróbuję. Chociaż wątpię, czy stary... Co robisz? To, co powinienem. Zaczekaj tu. Pospaceruj trochę. To niedaleko stąd, ale... No sam rozumiesz. Thank you.
Paweł. Stary prosi o raport na piśmie. Ach tak. Rozumiem. Duży. Musisz się ewakuować. No, słyszysz mnie? Jesteś spalony. Cześć. Cześć. Od roku. Od czasu, jak wzięli ojca. No czego się boisz? Chodź, pokażę ci, jak mieszkałem. No co? Możesz tutaj nieźle gospodarować. A tam jest jeszcze jedno wejście. Dla służby. O, a to mój pokój. No właściwie to powinienem cię przenieść przez próg, ale... No chodź. Ty chyba wiesz, gdzie jest teraz Melina Starego. Przecież Wronka by ci powiedziała. Wiesz, że nie mogła tego zrobić. Muszę go zobaczyć. Muszę mu oddać tą cholerną resztę. Co ty mówisz, Paweł? Przecież nikt, nawet stary, nie może wiedzieć. Stary? Stary i tak wie. Powiedziałeś mu? Nie, ale... On wie. Nie mogę się do niego dopchać. Nie mam dojścia. Jedyny kontakt to Wronka. Przecież oddałam mu twój raport. Wyjedźmy. Chcesz, żebym stąd zwiewał? Przed swoimi, przed Guzikiem? Może jeszcze przed tobą, Anno. Nie. Nie boję się zginąć. Ale jak? Jak zginąć? Za takie rzeczy karzemy śmiercią. Milcz, idioto. Thank you.
tut. Wir bleiben, bis Sie ihn abholen. Jawohl. Keinen Tag hat man hier Ruhe. An die Wand! Was ist das? Speck? Zeig die Arbeitskarte. Karta pracy. Co buchłeś? Ale abklade, Hexe. Cześć. Mama, zostaw nas samej. Co się z tobą dzieje? Ano nic, trochę się kuruje. Guzik napieprzył kupę niesamowitych kawałów. To co? Właściwie powinienem zdać pistolet, nie? Został u mnie od tego cholernego banku. Bałagan u nas, co? A jakby kto pytał, gdzie teraz mieszkam, to powiedz. Wiosenna 5. Czekaj, zapiszę, bo zapomnisz. I lepiej wchodzić od kuchni. Dyskretniej. Cześć. Cześć. Odnalazłeś się. Tak. Właśnie zostawiam wam adres. Ja nie chcę znać twojego adresu, słyszysz? Weź go sobie. Czy nie wiesz, bałwanie, co ci grozi? Wykonałbyś? Słuchaj, dla nas jesteś duży Paweł. Dla tych pułkowników z kierownictwa walki jesteś człowiekiem, który zerwał milion organizacyjnych pieniędzy. Dokonał samosądu i zdekonspirował... Kusi, ale nic nie mów! Stary jest za tobą. Stary na pewno jest za tobą. Ale oni... Są przecież zasady. Jest w konspiracji prawo. Sam nas tego uczyłeś. Nie chcę słyszeć o twoim adresie. A więc wykonałbyś. No to masz. I to też masz. Trzecia klasa, proszę prędko. Proszę. Dokąd? Dokąd, człowieku? Ogłuchłeś? Barwiatrzy, co? Poproszę do tej gminy na trzecia klasa. Proszę bardzo.
Aniu? Nie ty, ani nie Paweł, właśnie ja. Ja mu to wszystko najlepiej sama wytłumaczę. Bronka, przynajmniej ty musisz mieć do mnie zaufanie. A tu nie chodzi o zaufanie, Aniu. Oni już wiedzą, gdzie Paweł mieszka. Ja po prostu nie mogę. Nie wolno mi. Bronka, przecież to jest mój mąż. Musisz mi pomóc, rozumiesz? Musisz mi pomóc, no. Stary będzie jutro. Musisz stąd iść. Ale kuchasz to ze mnie kiepski. Przestań udawać, musimy stąd iść natychmiast. Nie, ja już niczego nie muszę. Wyjedziemy do mojej rodziny. Przecież należy mi się jakiś miodowy miesiąc. Wystarczy tydzień, żeby się wszystko zmieniło. Chcesz, żebym uciekał? Nie gadaj głupstw. Pójdę po dorożkę, a ty żebyś tu nikogo nie wpuszczał. Nie. To nie będą moi chłopcy. Żaden z nich by się nie odważył. Chociaż są tacy zdyscyplinowani. Jesteśmy tu po to, żeby przetrwać, ale żeby spełnić swój obowiązek. Nie, to nie będą moi chłopcy. Stary jest za mądry na takie eksperymenty. A właściwie to szkoda. Co szkoda? No, że to nie będą oni. Mój pluton potrzebuje sukcesu. Udana likwidacja. Paweł. To by im bardzo pomogło. Chodź. Chodź, znajdziemy dorożkę za rogiem. Właściwie to powinieneś się przebrać.
za kobietę. Będę twoją koleżanką. Kocham cię, Paweł. Ty mi możesz tego nigdy nie powiedzieć, ale teraz wstań i chodź ze mną. Nigdy cię już więcej o nic nie poproszę. Słyszysz, nigdy. No widzisz, tutaj jesteśmy bezpieczni. Tutaj nasi nie trafią. Najwyżej gestapo. Przestań już. No co, myślisz, że tam durnie siedzą? Tutaj naprawdę jest najbezpieczniej. Wróciliśmy na wesele. Na wsi dobre wesele musi potrwać. Ze 2-3 dni. Akurat. Nie zabraliśmy nic do jedzenia. Wesele na czczu. Zgodnie z regulaminem dywersji. Puste jelita zwiększają szanse. Będziemy mieli szansę. Jest lepiej, Paweł. Jest naprawdę o wiele lepiej niż wtedy, kiedy tu na ciebie czekałam. Wyjedziemy. Musimy wyjechać, a potem ja wrócę i wszystko wyjaśnię. Zgaś światło. Się kończy godzina policyjna. Kiedy nie biorą z mieszkań. I kiedy wróble zaczynają swój koncert, słyszysz? Paweł, tu naprawdę jesteśmy bezpieczni. Och, bezpieczni. Przecież nie myślisz, że przyszedłem tu po to, żeby mnie zrehabilitowało gestapo. Przecież nie przyszedłbym tutaj z tobą, gdybym tak myślał. Musimy coś zjeść. Przecież przed podróżą musimy coś zjeść. Nie będzie żadnych podróży, nie będziemy uciekać. Wrócimy na wiosenną, a ty pójdziesz łapać starego. Spróbujesz jeszcze raz złapać kontakt ze starym. Przepraszam, pani do kogo? Przepraszam. A skąd pani się tutaj wzięła? Kto pani dał ten adres, co? Pani się wydaje, że podjęcie takiej decyzji to taka lekka sprawa, co? Piw, paw, był człowiek, nie ma człowieka? Przecież to w interesie was wszystkich. Żebyście się nie zamienili w bandę morderców, żebyście kiedyś z
spokojnie mogli sobie spojrzeć w oczy. I pan będzie mógł? To niemożliwe. To niemożliwe. Jak ja was nienawidzę. U nas nie ma odwrotu. Wie pani, jako dowódca byłem w rozmaitych sytuacjach. Strzelałem nie tylko do wroga, ale i do swoich uciekających żołnierzy. Jak to? I to tylko ma mi pan do powiedzenia? Nie. Nie, nie. Nie dam go! Mnie też będziecie musieli... Proszę się uspokoić. Niech go pani stąd zabierze. Ukryję. Szary. I co ci dali? Dali ci parabelkę. Ja nie wykonam. Zostaw broń. Wyjdź.